Już rozpoczynamy rywalizację kończącą tegoroczne występy rekordu Bielsko-Biała w rozgrywkach trzeciej ligi. Kacper Masiak to też jeden z młodszych zawodników w zespole Zagłębia z numerem 7, to rocznik 2005, doskonale znany kibicom chociażby z rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów. Świetne teraz zagranie w pole karne. Popatrzmy, jak tam odnajdą się Miedziowi. Dobrze znalazł sobie miejsce Kacper Zając. Tak, złamana ręka w meczu z Kluczborkiem, no i troszeczkę trwało i leczenie tego urazu i późniejsza rehabilitacja. Ale świetnie Kuba teraz już... Wróbel do Nowaka, przerwę ci, bo właśnie to jest to, co lubi Wróbel, a to jest to, co lubi Tomasz Nowak, uderzenie niecelne. I czasami można było się zdziwić, że dało się wygrać drużyną, która ma w składzie ligowców, a to kwestia też podejścia tych zawodników. Nie koniec tej akcji, popatrzmy, Żołna w szesnastkę, jest Wróbel, jak ta piłka nie wpadła do bramki. On ma 5 bramek zdobytych w tym sezonie w rozgrywkach trzeciej ligi. Ten napastnik świetnie teraz na tę prostopadłą piłkę pokazał się. Chmarek, przepraszam, to nie Chmarek, bramki nie ma, bo piłka trafiła w słupek. Po tym uderzeniu właśnie Mateusza Chmarka, a wcześniej Kacper Zając. Przejęta przez zawodników Zagłębia. Tak, tam już od dłuższego czasu zanosiło się na to podanie do Kacpra Masiaka. Poszedł na obieg Jakub Kolan. Kacper Masiak jednak do tyłu. No, to nie było dobre miejsce ani możliwości do uderzenia. Teraz, no proszę, jaka próba bardzo odważna Mateusza Kizymy. Jest zagranie w szesnastkę górą Adamski. On tutaj najlepsze warunki fizyczne. Rusza Masiak. Zobaczmy, czy utrzyma tę piłkę w boisku. Wbiega już przed Wróblewskiego. Masiak, kapitalny rajd. Zobaczmy, jest okazja. Kacper Masiak, no i znów na końcu zabrakło precyzji i zdecydowania chyba, co chce zrobić. Wiemy, że jeszcze mają nad czym pracować ci młodzi zawodnicy, chociaż potencjał mają przeogromny. Nie było spalonego. Tomasz Nowak świetnie zgasił piłkę. Nowak w szesnastce. Jeszcze Tomasz Nowak. Gdzie ta piłka? Jest w bramce. Nie, obok bramki po tym sporym zamieszaniu. Lewą nogą zagrana piłka do bramki i teraz kapitalna interwencja. Gdzie jest piłka? Piłka jest w bramce. Mamy trafienie dla Zagłębia Lubin. No Kizyma to, albo raczej bramka, tak, samobójcza. Wygląda mi to, że to gdzieś od barku, od pleców nawet Seweryna Caputy piłka się też tak odbiła, mi się wydaje. Odbiła. To jest woda na młyn dla Kacpra Masiaka. Jak to teraz rozwiąże? Poszedł na obieg jeden z zawodników. Teraz jest okazja. Hans do Adamskiego. Adamski będzie szukał strzału z prawej nogi. Jeszcze dribbling. Popatrzmy. Chmarek. I kolejna dobra interwencja. Nowak. Jest dobre uderzenie, doszedł do tej piłki. Przy szybkości zawodników z Lubina te wszystkie wybicia spod bramki są bardzo niebezpieczne, tak, bo mieliśmy już kilka takich sytuacji. Jest dośrodkowanie w kierunku Wróbla. Popatrzmy, Caputa, drugiego strzał, był rykoszet i tylko rzut rożny. Więcej się dzieje po prostu po prawej stronie drużyny rekordu niż po lewej. I to zagrożenie, które widzieliśmy tu w kilku akcjach. Zobaczmy, jest zagranie, strony. Jest szansa. I teraz gdzie jest piłka? W rękach. No i mamy ostatni gwizdek w pierwszej części tego spotkania. 1-0 prowadzi zespół Zagłębia 2 Lubin. Mateusz Madzia. Ryzykownie teraz Jakub Szumera przez środek. No, ale też Twarkowski powinien zrobić 2-3 kroki do piłki, a nie czekać, aż ona do niego sama przyjdzie. Zrobił jeden i to wystarczyło w tej sytuacji. Bogacz, Hans, po ziemi, to jest piękna akcja i to jest 2-0. Kapitalne trafienie teraz Kacpra Zająca. Na 2-0 podwyższają rezerwy Zagłębia. Brawo, brawo. Jest ta młodzieńcza radość w ekipie Zagłębia Lubin, ale naprawdę... kapitalne to trafienie. Wybita piłka teraz. Seweryn Caputa też się pomylił. Zostawił piłkę Masiakowi, który troszkę nam zgasł, jeśli chodzi o aktywność tej drugiej części gry. Popatrzmy, ale piłka jest do lewej strony. Zając już w polu karnym. Jeszcze wycofanie i gol! 3-0. Mateusz Chmarek. Świetna kolejna akcja ekipy Zagłębia Lubin. Wykończona przez Mateusza Chmarka. W pierwszej połowie trafił w słupek, a teraz był już skuteczny. Nie odbieramy nikomu szans, bo przecież sezon jest długi i dopiero dzisiaj pierwsza spotkania z tej rundy rewanżowej. Ślęza Wrocław prowadzi z LKS-em Goczałkowice 2-1. To też może mieć wpływ na tabelę. Teraz strzelał Marek Sobik.
kolejnym rzucie rożnym. Na razie mało tego zagrożenia. Popatrzmy, teraz jest zgrana piłka, jest gol, nie, poprzeczka po strzale Marka Sobika. Żołna, znów w szesnastkę, konsekwentnie, jeszcze raz do Wróbla, popatrzmy sobie, gol! No więc walczyli o tę bramkę, walczyli, no i można powiedzieć, że dopięli swego gracza rekordu. Marek Sobik ten aktywny występ jeszcze podpisuje strzeleniem bramki. I zobaczymy, będzie uderzał Marek Sobik. Sobik mocno po ziemi i znów wprost w ręce Michała Matysa. Odmierza sobie kroki Tomasz Nowak. Popatrzmy. 95. minuta. Tomasz Nowak, lekko precyzyjnie, gol! To jest Tomasz Nowak, to jest profesor i to jest ostatnia bramka rekordu przed przerwą zimową. 2-3 zmniejszają rozmiary porażki rekordziści. Można było z tego meczu pewnie wyciągnąć więcej. Fakty są takie. Rekord przegrywa 2-3.